Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną serię, na kolejny odcinek z serii Speedrun 3.0, moi drodzy. Dziś bez kamerki, dlatego że jestem na wyjeździe i nagrywam z laptopa, ale mam nadzieję, że to nie jest problem. Przypominam o moim kursie Szachowe Fundamenty, wielkie dzieło, które uczy grać w szachy od podstaw do poziomu co najmniej drugiej kategorii szachowej. Zachęcam do zapoznania się z ofertą, wszystko będzie w opisie filmu. Już opowiadałem troszeczkę o tym więcej na webinarze, też podepnę linki, jak ktoś będzie zainteresowany, to bardzo proszę, zachęcam. To jest taki też kurs nietypowy, dlatego że nie dość, że są materiały, to jeszcze jesteście ze mną nieco połączeni, dlatego że również prowadzę live'y dla kursantów regularnie i uczymy się po prostu grać w szachy. Myślę, że to tyle, bo nie chcę też za dużo o tym rozmawiać. Osoby zainteresowane na pewno wiedzą, o co chodzi. Moi drodzy, przejdę do rzeczy, gram na 10 minut, komentuję ruchy. Lecimy z tematem. 1305 i zaczynamy. Posunięcie E4. Przeciwnik zagrał E5. Zagrajmy sobie F4, czyli gambit królewski. Często go grywam na mniej więcej tym poziomie, nawet też wyższym poziomie, około 1800 czy więcej. Jest to bardzo ciekawy debiut. O, no właśnie F6. W ogóle nie mogę pojąć, dlaczego F6 grają ludzie. To już jest partia praktycznie przegrana, jeżeli już jeszcze tutaj przeciwnik wybije. Może to wynika z tego, że idzie pionek F, a potem i tak, że tak powiem, taka sugestia, że pionek F6 musi zagrać. Ale jest hetman H5 i w tym wypadku tutaj atakujemy i jest wielki problem, to jest przegrana pozycja czarnych. Mamy klasyczny przykład, jak nie należy grać w szachy, moi drodzy. Tutaj jedyne wyjście słuszne to król E7, znaczy tu nie ma słusznych wyjść tak naprawdę, G6, to hetman zbija i potem wieża, więc tak naprawdę już można się w zasadzie po drugim ruchu praktycznie poddać, znaczy po biciu jeszcze tam hetmanem można zagrać na E7, to jeszcze jest jakaś tam alternatywa, ale już po biciu tutaj to po trzech ruchach można praktycznie składać broń. To jest niesamowite, że... No właśnie, to jest niesamowite, że przeciwnicy czasami popełniają tak proste błędy. No tutaj oczywiście hetman zagra na E7, lepszego posunięcia nie ma. O, no to ciekawe, gonię C7. Hetman E7 to jeszcze by tam zbił pionka, co też nie jest groźne dla białych, bo białe po prostu uciekają sobie królem. No właśnie, zobaczcie, 6 ruchów przeciwnik poddał. No tak to już jest, szukam sobie kolejnego przeciwnika, zagram po raz kolejny E4, jest ruch C5, ok, czyli mamy... obronę sycylijską na horyzoncie, no niech będzie klasycznie, czyli pionek do centrum, ale E6, no tutaj najlepszym ruchem nie jest. Najpierw trzeba zbić pionka na D4 przede wszystkim. Teraz mam ruch bardziej do centrum i mocniej atakuję przeciwnika. Skoczek nie ma dobrych miejsc w centrum, więc będzie musiał prawdopodobnie wrócić na swoje miejsce. Nie chce się tego robić, ale to będzie najlepsze wyjście, dlatego że później można go przerzucić lepiej na D7 lub na A6. To i tak jest strata temp czarnymi, no ale na przykład takie zagranie czy takie zagranie jest kompletnie pozbawione sensu, bo zawsze tego skoczka będę mógł odpędzić, chociaż nie muszę go od razu odpędzić. Jeżeli na przykład zagra na B4, dlatego że mogę sobie wyprowadzić tutaj skoczka i tutaj chodzi o to, żeby jak najszybciej zrobić rozwój. Zrobisz rozwój figur, jesteś w domu. No taki szach nie daje kompletnie nic, to jeszcze mi pomaga, a okej, rozumiem, przeciwnik chce tutaj zbić, chciał skoczka wyprowadzić, w porządku. Robimy roszadę i jesteśmy w domu, jesteśmy już tak bezpieczni, mamy wszystko teraz już poukładane. Teraz po biciu tutaj bijemy, grozi wieża E1 i robi się bardzo niebezpiecznie. Przeciwnik będzie miał spore problemy w tym wypadku. Dokładnie tak. I zobaczcie, pozycja białych jest po prostu... No, nasuwa mi się jedno takie znane słowo na Z, ale tak faktycznie jest, no, bo wszystkie figury grają, jestem bardzo szybki wieżą i ta kolejność ruchów, które zagrały czarne, spowodowała, że czarne mają problemy. Figury nie są rozwinięte, dlatego tak często o tym powtarzam i często przypominam. To jest też dobry przykład pokazujący, że figury nie grają. No i teraz już zyskuję w ogóle materiał, dlatego że po zasunięciu się skoczkiem czy gońcem mam ruch D6. Zdobycie figury będzie tutaj już formalnością. Wygranie partii również powinno być formalnością, więc no cóż mogę powiedzieć. Tak, to właśnie w szachach jest. I nic na to nie poradzimy, przepraszam najmocniej, więc mamy D6, zbijam za chwilę figurkę,
No zobaczcie, jak to szybko idzie. Dziesiąty ruch. Wcześniej był szósty, teraz dziesiąty. No cóż, szukam sobie kolejnego przeciwnika. Znowu zagram E4, zobaczymy, jaki będzie. Dlaczego remis? Ale tutaj ranking chyba nie miał znaczenia. Gość chyba po prostu przerwał partię. No dobra, nieistotne. Lecimy dalej. Posunięcie E4. No i znowu zagramy F4, czyli gambit królewski. Dzisiaj mocno gambitowo spróbujemy. Dobra, i goniec C4. Bardzo lubię to posunięcie. Przypominam, już wiele partii grałem na kanale na ten temat. Przypominam, że goniec C4 jest ciekawym ruchem, dlatego że po szachu na H4 hetmanem, co się bardzo narzuca, jest po prostu król F1. Ten król tutaj jest bardzo bezpieczny i potem możemy sobie wyprowadzić skoczka, zagrać D4. Goniec strzela tutaj. No właśnie o tym mówię. Często też ludzie grają goniec C5, żeby dać od razu mata, co jest błędnym założeniem zdecydowanie, bo mamy ruch D4 z tempem, więc przypuszczam, że przeciwnik może jakoś zagrać tak, może G5, coś w tym stylu trzeba czarnymi grać, no bo jak już cierpieć, to za coś, no właśnie, jest goniec C5, zobaczcie, za łatwo białe, czarne, za łatwo chciały wygrać partię, a to nie jest takie proste, więc żeby wygrać dobrze partię, jak to brzmi, dobrze partię, żeby wygrać po prostu partię z dobrym zawodnikiem, trzeba się trochę natrudzić, to nie jest w szachach takie łatwe, trzeba trochę pokombinować i nie liczyć na łód szczęścia, tylko po prostu zaufać swoim umiejętnościom i cisnąć. Tyle w temacie, moi drodzy. Tutaj hetman na G4, ok, skoczek nie może ruszyć, ja myślę, że trzeba go tutaj jakoś postraszyć. Teraz się zastanawiam chwilkę, bo mogę C3 wzmocnić, mogę zagrać tak, żeby zagrać nawet tu w sumie. Dobra, wyprowadzam skoczka. Skoczek broni hetmana, więc nawet taki ruch jest możliwy, ale nie chcę wymieniać hetmanów. Nie, nie, nie. Tego nie biorę pod uwagę. Po prostu wyprowadziłem skoczki, bronię swoich pionków. Nie muszę za bardzo też kombinować. Taki ruch? Dziwny. Bo E5. I skoczek znowu nie ma dobrych wejść do centrum. Powtarza się to samo, co w poprzedniej partii, dlatego że on zagrał za szybko figurą, którą bardzo łatwo zaatakować i ta figura nie ma dobrych odejść do centrum. Musi zagrać pewnie na H5, no właśnie. Okej, okay, no na H5 skoczek może nie stoi jakoś źle, bo ma jakąś tam funkcję. Tutaj broni pionka na F4 i to jest okej. Okay. Zastanawiam się teraz, jak zrobić progres. Tutaj nie mogę. Chwilę pomyślę sobie, mam czas. Zastanawiam się nad takim posunięciem, chociaż mogę też tak zagrać. Zagram A4, żeby zagrać A5. Zobaczymy, jak zareaguje, bo może zagra tutaj. Wtedy będę miał opcję taką i po biciu. Tutaj odbicie pionkiem będzie gorsze czarnymi. Więc to jest taka też prowokacja, nawet A6 może być zagrane. Chyba najlepszym ruchem będzie taki. No właśnie, widzicie, podstawki, podstawki, podstawki. Jednak gość nie ogarnął tematu, goniec jest zaplątany. No cóż, próbowaliśmy. Wyszło lepiej niż próba, więc cieszymy się z tego mocno. Jedno jest pewne. Patrząc po tych ruchach, jakie zagrywa przeciwnik, jest pogubiony w debiucie. On jest tutaj pogubiony w gambicie królewskim, więc jest dobrze, moi drodzy. Dokładnie tak, oddaje on figurę, więc wybijam, chociaż może lepiej było zbić skoczkiem faktycznie, bo tutaj właśnie skoczek wchodzi z tempem, więc można powiedzieć, że ja trochę tutaj popełniłem małe faux pas, ale zaryzykuję, zagram tak, bo liczę na to, że on zagra wieżą, znaczy liczę, no też nie liczę na farta, tylko zagram sobie tak, jakby to powiedzieć, przytrzymując wieżę na F8 cały czas. Oczywiście są takie posunięcia, to zawsze mogę wrócić, bronić na C2. Dokładnie tak się też dzieje, tak też zagrywam. Tutaj też jest opcja zbicia na F7 i zbicia skoczka, więc odzyskanie pionka wchodzi w grę. Brakuje mi oczywiście jeszcze tutaj wyprowadzenia gońca, to może oczywiście nastąpić, może w ogóle goniec D3 za chwilę, no zobaczymy, jak to się potoczy. Jest figura więcej, trzeba to przytrzymać, uspokoić nerwy, chociaż ja nie mam tutaj żadnych nerwów, ale to jest kwestia doświadczenia na pewno. Jeżeli właśnie ktoś się denerwuje podczas gry w szachy, to nie martwcie się, to jest naturalny objaw. I warto po prostu grać w szachy więcej. Doświadczenie pomoże to zniwelować. No dobra, myślę, że po prostu tu najpierw zbiję tego pionka.
I później hopsnę tutaj, bo zakładam, że przeciwnik może mi wtrącić posunięcie goniec f5, wtedy dostanie plombę na f7 i zbije tu. No mój król może nie będzie jakoś tam jeszcze super bezpieczny, aczkolwiek nie widzę, jakby miały tutaj czarne mnie mocno zaatakować, choć na pewno trzeba zwrócić na to uwagę, bez dwóch zdań. Może zawsze skoczkiem tutaj coś zagramy. H3 nie mogę zagrać, bo skoczek mi wlatuje tu, więc skoczek na H5 faktycznie trochę zaczyna sobie pogrywać. Dokładnie tak się też dzieje. Zbijam na F7, żeby odbić skoczka. Dokładnie. Tak zrobimy. No i teraz tak, te pionki nie za bardzo mnie interesują, szczerze mówiąc. Znaczy, nie interesują mnie w tym sensie, że nie mam czasu, żeby je za bardzo atakować, ale już widzę, że mam widełki na polu E5. I nie zawaham się ich użyć. Pozycja ma charakter na pewno ostry. Na pewno nie jest ta pozycja jeszcze taka jednoznaczna i bardzo łatwo wygrana białymi. Bo przy ostrych pozycjach właśnie trzeba bardzo uważać. Tu hetman nie wejdzie, tu nie wejdzie, tu jakiś szach. Szach jest możliwy. No ale jak da szacha i ja zbiję, to on nie może zbić tym. Może zbić tym. Ale to też nie jest błąd, dlatego że tutaj taktycznie trzeba zobaczyć, tak? Jeżeli tu i tu i tu jest szach, to zdejmie mi hetmana. Więc po szachu na G3 będę musiał odejść królem na G1. I tutaj cały czas pozostaną widełki, więc to się będzie trzymać. Tak, to się powinno trzymać. Na pewno przeciwnik rozpatruje takie posunięcia i głęboko liczy, co będzie dalej. Czasami widzę takie reakcje wśród zawodników, a zagram, zobaczymy co się stanie. W sensie takim, no nie doliczą do końca, albo nie potrafią doliczyć do końca i to też oczywiście nie jest żadna ujma, absolutnie, ale czasami w szachach jest tak, że intuicyjnie po prostu zagramy, a coś tu chyba będzie, no to sobie w ten sposób gram i tyle. Mata nie widzę, dobra, zbijamy po prostu wieżę, co jest zabiegiem na pewno dobrym. Dostałem szacha, ale tutaj nic mi nie grozi. Zagram król F2, tu wejść przeciwnik nie może, skoczek broni, goniec broni, wieża broni. Nawet jeszcze uprzejmość mi przeciwnik tutaj zrobił, dlatego że wprowadzę sobie wieżę na E1 i szybko schowam króla ewentualnie. No tutaj co, trzeba wybić pewnie. Zastanawiam się, czy nawet tutaj nie rąbnąć. Tu trzeba uważać na jakieś F3, G3. O, powinno się to zgadzać. Ale jedna rzecz mi się podoba, taka, że przeciwnik szukał opcji, żeby jednak mnie tutaj gdzieś załatwić. To jest dobre myślenie, na pewno to jest dobre myślenie. Wiecie co, ja myślę jednak, że zbiję tu i to nie chodzi o pionkożerstwo, tylko o słabą linię ósmą, zaatakuje po prostu wieżę. On będzie musiał prawdopodobnie zagrać wieżą tutaj, to ja wtedy zagram tu. A hetman będzie pałaszował jego obóz. I to też powinno się trzymać wszystko. Poza tym nawet grożę takim ruchem, co jest już takim, powiedzmy, bardzo wielkim ułatwieniem, więc przy okazji się tak złożyło. Teraz dopiero zauważyłem, że mam hetman D5, no wieża nie zagra, bo tu hetman D5 chyba najprostsze rozwiązanie w tej układance. Oczywiście tutaj po biciu i biciu jest jakiś wjazd wieżą, no ale to po prostu odchodzę sobie królem na F3. Gdy nie ma hetmanów, to powinienem sobie tutaj już bez problemu poradzić. Jakiś tam, no nie ma już więcej potem szachów, żadnych gruźb, więc myślę, że to jest ok rozwiązanie. Jeszcze wieża E2 mógł zagrać wcześniej, ale to i tak hetman tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. No, jeszcze mógł mnie chyba trochę postraszyć. Dobrze. Zaraz, moment, myślę nad tym. Czy nad tym? Nie, no D7. D7. A wiecie co? On może zagrać wieża E2 teraz. Król F3, goniec E4. Ale nie, no teraz to już jest jeszcze lepsza wersja dla mnie, bo zbijam wieżę. On mi zbija hetmana, ja dorabiam tu hetmana.
Wcześniej mógł tak zrobić, ale to i tak by chyba działało, dlatego że mam dużo figur. Przewagę po prostu wieży całej, więc tak to by działało na pewno na większym luzie. No ale pozycje przynajmniej powstają bardzo fajne, takie ostre. No to tutaj myślę, że nawet mogę, no cóż, mogę tutaj zbić, nie no, mogę tu nawet zbić. Zbijam wieżę i dorabiam hetmana. Czy na jedno wychodzi, mogłem nawet tam, to bez znaczenia większego raczej. Mamy to, okej. Od razu wam powiem, nie wiem czy wy to widzicie, prawdopodobnie nie. A, nie, widzicie, faktycznie, zero błędów. Cztery poważne błędy, ale to z mojej strony. Tak z ciekawości zobaczę dokładność. To były błędy jednak po mojej stronie. Jeden poważny błąd, hetman D5. Wow, jednak to jest poważny błąd. A, że tracę materiał, ale tak jest przewaga 2,20, więc okej, to co analizowałem, pewnie wieża E2. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Go. Kolejna partia, gramy czarnymi tym razem. Dobra, zagramy sobie też E5. D4. Gambit przyjmuje bardzo chętnie pionki. Jak hetman, to skoczek C6. Tak też grają oczywiście. Mi się to podoba, bo mam wyprowadzone figury, jest w porządku. Nic się tutaj złego nie powinno dziać. Okej. Okay. Goniec C5. Wszyscy są zadowoleni. Zaraz D6, zaraz roszada. No H6 myślę, że warto zagrać od razu. O, tym bardziej, że teraz atakuje tutaj i tutaj. Mój drogi przeciwniku, chyba trochę przesadziłeś. No cóż, ale to, no widzicie, to jak się za szybko myśli, za szybko się gra, to też robi się ciężko. No tutaj jest już koniec partii. Chyba tak, tak. Znaczy nie, tutaj to się zasłoni. Oczywiście grozi tutaj, znaczy mat nie grozi, bo odejdę na D8, mogę zbić spokojnie wieżę. On nie może zagrać tutaj, bo mam taki ruch, więc sobie spokojnie zrobię roszadę. Więc nie śpieszę się ze zbiciem wieży. No dokładnie, goniec B4. I są jeszcze większe straty materialne. Sporo partii chyba dzisiaj tak szybko się skończyło. Taki błąd, że masakra tu go tutaj gość zagrał. W pierwszej partii F6 to właśnie początkujące osoby często taki ruch mogą zagrać, ale można to wyeliminować dosłownie w sekundę i już więcej go nie grać. Ale to każdy to przechodził, więc to jest też normalna sprawa. No i często właśnie bywa też tak, że jak już mamy przegraną pozycję, to wtedy zaczynamy myśleć, a to trzeba zapobiegać. Lepiej zapobiegać niż leczyć, no tak to już jest. Takie jest powiedzonko mądre i faktycznie, a... No ale dobra, ja nie chcę tutaj się też mądrzyć specjalnie, to są tylko szachy. Tylko albo aż. Zagram D5, oddam pionka, otworzę gońca, otworzę wieżę. Tutaj stać mnie na to, więc dlaczego by nie? No przeciwnika jakoś trzeba matować chyba teraz. Hop, i tutaj mamy mata. Okej. Okay. Nie przegląd, przepraszam, lecimy dalej z nową partią. No i jest E3. Jak E3 to E5. Jak E4 to jesteśmy z przodu. G3. Ten układ średnio mi się podoba białymi, bo tak jakoś te białe pola są według mnie osłabione. Wyprowadzam sobie figury w sposób naturalny i zagram H5. Takie komputerowe posunięcie. Zobaczcie, jak gość gra szybko. W ogóle się nie zastanowi. I H4. I już go drapie z tej strony. Trochę niekonwencjonalne podejście. On będzie musiał uderzać w centrum, bo kontrować trzeba w centrum w takich sytuacjach. A on gra mięciutko, zobaczcie. Bardzo mięciutko. No ja wyprowadzę skoczka, bo skoczek grać musi. Może ustawię gońca i taki plan goniec H3. Taki prosty plan ustawię. Goniec E6.
Hetman D7 i tam się będę chciał zapakować. Jeszcze mi gość pomógł, dlatego że tutaj jest E4. Ojojoj, ale on się tutaj otwiera. No dobra, zbijamy. Zbijamy, tutaj też zbijemy już na G3. Niech będzie wieża otwarta. I jeszcze goniec D6 chyba zagramy tym razem. Okej, ale gość gra szybko. No to Hetman D7, on już tam się za chwilę będzie pojawiał na horyzoncie. Pełna zgoda, wybijamy. Chodzi o to, żeby zaraz zrobić długą roszadę. Coś tu gość próbuje atakować. Oczywiście nie odbiję skoczkiem, bo za chwilę zbijam tak. Słuchajcie, ja też analizuję dosyć szybko, znaczy gram dosyć szybko, dlatego że to są ruchy w miarę oczywiste, więc nie będę tłumaczył aż tak bardzo ruchów oczywistych. Wiem, że są takie komentarze, że czasami za szybko mówię, ale no, trzeba starać się, no, słuchajcie, nadrobić, tak? Czyli nadgonić te, powiedzmy, moje tłumaczenie, dlatego że wtedy progresujemy. Bo też dokładnie tłumaczyć takich prostych ruchów nie ma chyba sensu. To znaczy, ma sens oczywiście, jak ktoś ma poziom totalnie początkujący, tak, że dopiero wczoraj się nauczył grać w szachy. No to tutaj się trzyma wszystko, więc skoczkiem zbiję. Mój król bezpieczny, jego ma kłopoty. W tym wypadku oczywiście wystarczy ładnie wyprowadzać figury. Przepraszam, nie wyprowadzać figury, bo to już jest zrobione. Trzeba wymieniać figury, to miałem na myśli, już się poprawiam. I skoczek na D4. Teraz oczywiście chcę zbić tutaj, na F3, potem może goniec na G4. Chcę wymienić hetmany. Ma do tego prawo. Zbijam świetnego gońca. Jak gość odbije, to odbijam gońcem i wchodzę tutaj. I wiążemy skoczka, grozi F5. Zdecydowanie gość gra za szybko. Fakt, że czasami jak przeciwnik też gra szybko, to wciąga nas w taki wir szybkiej gry, ale nie możemy się temu dać ponieść, moi drodzy. No i tutaj F5 wystarczy. Okej. Może pionkiem? Znaczy gońcem też mogłem. Wszystko można było zrobić faktycznie. Tak? Na jedno wychodzi w zasadzie. Nawet wyszło lepiej. Figur brak. No to wracam, nie wiem, tutaj. Bez znaczenia większego. Goniec F3 i będzie groził mat. Ok. Nowa partia. Tetris 1388 i kolejny Polak na horyzoncie, moi drodzy. Zagrajmy C5 tym razem. I skoczek na C6. Zobaczymy, czy pójdziemy w klasykę, a jednak nie. Jest goniec C4 często spotykany ruch. Najlepszy chyba nie jest w tym debiucie, dlatego że czarne bardzo łatwo grają D5 w pewnym momencie. Tutaj wyprowadzę skoczka. Sobie go spokojnie atakujemy. Ok, A6 to się przyda do B5. Oczywiście A4 tu jest dobrym zagraniem. Ale też ja mogę sobie zagrać i spokojnie D5, więc sobie szybko zagramy D5. No właśnie, w tym układzie, po wybiciu, ten goniec, oczywiście może być szach, ale to goniec C7 się broni, za chwilę robię roszadę, wszystko zdążę, dokładnie tak się też dzieje. Goniec dobrze jakby uciekł sobie na F1, bo w tę stronę on tutaj sobie chyba raczej nie pogra za dobrze. No właśnie, już widzę, w przyszłości jest coś takiego, że D4 i C4, ale zagrał D3, ok. Dobrze jest tego gońca ograniczyć, ale nie, wyprowadźmy szybko figurę, bo teraz będę groził takim posunięciem i będę chciał mu zepsuć kompletnie strukturę.
Okej, no to ten ruch powoduje, że już mogę mu zepsuć strukturę, tylko pytanie, czy ja chcę w ten sposób to zrobić. No bo oddam gońca za skoczka, to na pewno jest też dobry ruch. No dobrze, jeżeli to jest dobry ruch, to trzeba to wykorzystać. Wejdę skoczkiem na e5, tu atakuję, ale moim celem jest przerzucenie go na g6, i teraz z tej strony mogę cały czas go męczyć. To jest jedna sprawa. Wprawdzie skoczek na F5 też ma dobrą placówkę, ale się tego nie boimy. Główny cel jest tutaj już wykonany. Zagram sobie po prostu goniec na D6 teraz. Oczywiście on może zbić. Skoczek F5 jest silną figurą, ale jak zbije tutaj, to już tej silnej figury nie będzie. Tak sobie to tłumaczę. Myślę, że dobrze, mniej więcej. Zostanie para gońców po jego stronie, na parę skoczków po mojej stronie. Chyba że przeciwnik zagra jeszcze goniec na G5. No ale to się chyba aha, tutaj się nie będzie trzymać. Dobra, to goniec C7 w takim razie, żeby bronić tutaj. I żeby też przeciwnik nie miał oparcia w postaci skoczek na D6, znaczy żeby nie miał bicia na D6. Też można się pokusić o to, że on mi zbije, ale hetman D7 mam i atakuje bezpośrednio skoczka. A tego skoczka nie ma jak obronić, on będzie musiał stąd po prostu uciekać. Jeżeli gość mi zbije tutaj, to ja mogę zbić skoczka, a potem atakuje pionka. I teraz po odejściu na przykład na G3, tak zakładam, chociaż na E3 odejście też jest możliwe, ale to się pakuje tam. Więc jeżeli odejdzie na G3, odszedł, dobra. Zastanawiam się, czy w ogóle nie zostawić tego skoczka, czy nie walczyć też o wolną linię. Dużo jest fajnych rzeczy tutaj do zrobienia, bo teraz tak, tu też będzie groził mi matami. Tego za bardzo nie chcemy. Może w ogóle warto skoczka przerzucić sobie ten, tylko tu stracę pionka, trzeba uważać. Może w ogóle tak? Niech będzie. Nie ma goniec F4. Skoczek nie może ruszyć, bo tam będzie plomba. Hetman D6. A też chodzi o to, żeby tutaj bronić. Aha, poczekajcie. Bo on mi zbije, ja zbiję, to on mi zbije tu. Ale ja też mam taką opcję jak goniec F4. Hetmana odpędzę. Tam zalecę, się przywitam i będę chciał dać mata. Wszystko się może dobrze ułożyć. Przynajmniej ciekawa partia się zrobiła. Ale myślę, że jest pod kontrolą wszystko tutaj. Niech będzie H6. Zobaczymy, jak on się zachowa z gońcem. Bicie tutaj... To bicie tu, to szach chyba na H4. Zbił. Bicie. Słuchajcie, co ja w ogóle gadam? Przecież on nie może zbić tutaj, bo jest skoczek F4. Aha, wcześniej nie było skoczka F4. Teraz jest. Dobra, zwracam tutaj to, co mówiłem. Teraz faktycznie jest skoczek F4. No, ciekawe są te rzeczy. Ciekawe są te struktury. Trzeba by było je fajnie sobie poanalizować głębiej. Ciekawe są te rzeczy. Okej, no i zbijamy gońca, figurka do przodu. Za chwilę bijemy tutaj. No, tu już widzimy, że figury grają bardzo dobrze. Wystarczy w takich pozycjach na pewno jakaś tam wieża E8, coś w tym rodzaju może. No, na pewno proste ruchy są najlepszym rozwiązaniem. Przeciwnik kombinuje, dobra, ale no mamy na F3. To już są podstawki. Wieża G2, skoczek F4. Dobra, dzięki serdeczne i lecimy sobie jeszcze z jedną partię, sobie zagramy na pewno. Przeciwnik poddał, no to próbujemy jeszcze kolejnego przeciwnika znaleźć. I coś na ostro, czyli znowu gambit królewski, niech się zaczyna dziać. Ok, goniec F4, znowu to samo, królew 1 ma ucieczkę po hetman, przypominam. Ale jest to kuszące oczywiście zagranie. I przypuszczam, że tak może pójść. Nie poszło, ok. To do centrum, lecimy pionkami. Dobra, tutaj bronimy.
Hetman D3. Wszystko się broni i teraz tego gońca będę chciał stąd wypędzić, grając na przykład H3, ewentualnie może też proste zagranie jak skoczek F3. Dlaczego kombinować? Ale zauważyłem teraz w tej partii, że gość stara się wyprowadzać figury i to jest dobry objaw z jego strony. Może tutaj, dlatego że jak on mi da szacha, to ja zagram tu pionkiem i też jeszcze wzmocnię to hetmanem. Tego goniec D2. Dokładnie, tak się też dzieje. G3. To się nazywa przewidywanie ruchów przeciwnika. Ciekawie zagrał, muszę przyznać. Może tu? Chyba po prostu skoczkiem zagram na F3. Bo chodzi o to, że jak on zbije tak, to ja zbiję królem. Nie będzie to problem. Jak zbije tu, atakuje tu, atakuje tu. Nawet przy równym materiale jestem tu zadowolony, bo mam centrum, mam więcej przestrzeni i mam jakieś tam fajne możliwości na pewno ciekawej gry. Ale przeciwnik tu chyba podstawił, co? Chyba podstawił skoczka na G5. Jeszcze tu atakujemy. No cóż, moje plany się zmieniły, ale wyszło na lepsze, bo... No właśnie, dużo partii dzisiaj zostało wygranych w bardzo szybki sposób. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dzisiejszy speedrun uważam za, no oczywiście, bardzo udany. Mam nadzieję, że wartościowy dla Was. Pozdrawiam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć.